Dobry! O, wiewiórki i bobry, kurwa, jakie łapy brudne. Ale tak już jest, no co zrobić? Czy padło żużołkiem w udziale jeździć? I kurwa, kosimy pszenicę. D47 za plecami, tatę pojechał w tamtą stronę. I kurwa, 70% zbiornika, bo kokoty mrugają. Chyba nie dojedzie do końca. Jest dobrze, ja już raz, dwa, trzy zawiozłem przyczepki. No i także wam powiem, jak na te kurwa piaski, susze, to jest ładnie. Pszenica tutaj trochę mały, za mocno skrócił, ale kłos jest ładny. Jest tu ciekawie, się robi się. No i co, tatę o już tam stoi, czy jedzie? No to to. Kurwa, drugi koniec pola, mógł na drugą gminę jechać. Ale tak jakby nie patrzeć, 9 metrów trochę robi, nie? Szerokość. A, do tych wszystkich tam, co wrzucałem film ostatnio z Bizona. Film został usunięty ze względu na to, że padły tam jakieś nieodpowiednie słowa. I dlatego został ten film usunięty. Taką dostałem informację. Nie wiem, o co tam chodziło, komuś najwyraźniej coś przeszkadzało. Także tak to wygląda. No i odnośnie tego składowiska tamtych bizonów, to jest województwo bodajże wielkopolskie, miejscowość Gieczynek 31. Tam numer do gościa jest bodajże w Elixie, ten brązowy bizon z 86 roku jest wystawiony, także tam kontakt do niego jest. Dobrze, że w tym żużołku tu klimatyzacja jest. Patrzcie, ile to kurwa gumno ma godzin. To jest to, co tam kiedyś pokazywałem na hali stało. No i na małą halę pasuje. Ja miałem jeździć Fordem, ale przyjechał trochę większy New Holland. W sumie to latałem na dwa. O, jaki wajchotronik elegancki. Pyk, 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 dwójeczka. I cyk, dwójeczka. Jadę ja, jadę ja! Pozdro dla komatych. No, tak to wygląda. A, kumin mi się urwał. Rzuciłem go na przyczepę. I kurwa, wysypałem go razem ze zbożem. Nie ma kumina. Trzeba go będzie chyba szukać. No, albo trzeba nowy zamówić, bo to kurwa, już tu widzę, że nie ma co spawać. A w tamtym drugim New Hollandzie dzisiaj akurat cały wydech robiłem. Tak go tylko na sztukę wrzuciłem, nawet go nie przykręcałem, ale trzyma się dobrze. Jest elegancki. No, co to mówicie? Ładnie to to wygląda? Patrzcie, jakie króciutkie. Stanem, niech se tatę tam, bo i tak tam nie dojadę. Niech se tatę tam, kurwa, podkosi. Ua. No, już piszczy, kurwa, dupę, tylko podnieś siedzenia, to piszczy, pierdolony wehikuł. Zamknij ryj. Klimatyzacja jest. Patrzcie, co ten gieniek, kurwa, narobił. Patrzcie. No, kłosy leżą na ziemi. Przecież to ma, żeby was nie skłamać, to paszta, moje kopyto. Kurwa, nawet do kolana nie jest. Tak to skrócił. No ale sypać sypie dobrze. Teraz wam pokażę ziarko. Patrzcie. O, o, o. Ziarka. Kurwa, łuski, plewy. Ale ziarko nie jest najgorsze. Tu już jedną gdzieś dychę zawiozłem. No i tu liczę, że na tej około 7 będzie na tej D47. Ziarko nie jest najgorsze, nie? Jest ładnie. No. A, wilgotność 13%. A po drugiej stronie na słabszej ziemi, o, napchałem tego do ryja. Po drugiej stronie na słabszej ziemi jest sprzężyto. Sprzężyto miało 15 jakieś 3 godziny temu. Kłosy gubi. Musi chyba to niżej golić, bo dużo kłosów leży. Widzę tu pełne kłosy. Ale coś musi też na polu zostać, nie? Nie może to tak być, żeby było idealnie. Jeden przejazd.
trochę więcej jak dwa bizony. Gieniek pojechał na to drugie gospodarstwo. Patrzcie, jak mam, kurwa, kukurużnika. Przepiękny. Z klimatyzacją. O, i niebieskie siodełko. Kurwa, luks maszyna. Małe, trzepie. Dobra, pizduję, bo tata już ma pełen zbiornik. Dobra, łączę się później, jak już nasypię. No i patrzcie. I tata mi napizdował. Jeden zbiorniczek. Kurwa, i pełna przyczepa. Przyjep jeszcze, Wania. Kurwa, wysypuję, ja pierdolę. Tegerowcy, kurwa, pegerowcy. Cia ty, kurwa, cieloku ty. No i jak nie wyzywać dziada. I patrzcie, pokażę wam, jak to bestia rusza. O, aż się, kurwa, zakopawszy prawie. Poszedł. Staje po garach, ale idzie. No ładnie to sypie. Kurwa, kurzy się niemożliwie. Śniwa 2023 uważam za rozpoczęte. Pizdują chłopaki. Ja też, aż jęczy koziołek. Ładnie idzie. I cyk, trójeczka. O, patrzcie, nawet nie kopci. Kumina nie ma, ogień z rury nie idzie. Luks. Daje przadu. Wow. O, dobra, wrzucę wam tam jeszcze później coś, jak będziemy się gdzieś tam mijać po drodze, albo jak już będę na hali. To no, trochę jest ciężkawo. Dobrze, zaraz do drogi dojadę, to nie będę wam nagrywał. I macie dwa żużołki obok siebie, kurwa. Jeden większy, drugi ciut większy. Mniejszy. Nie, ten mniejszy, ten większy. Ten jakiegoś tuza ma świeżo przyjechało to. Dzisiaj na biegu, kurwa, komin był spawany. Robiony. A w tym drugim... Ło. Takie łosie zrobiło się. Zacne. Się pospawa, się będzie dobrze. I lecimy z koksem dalej. Leksio. Mały pojechał na rzepak na drugie rancho, ale tam popadało. No i już się opierdala, nie kosi. Mówi, że nie będzie kosił dzisiaj. I ten większy lata z takim tandemem. Sobie tu wchodzi, kurwa, ładnie na tą przyczepę wchodzi. Powiem wam, zbiornik od Lexa jeszcze brakuje. Tu chyba wysypał, nie wiem, zaraz może wlezę. Wysypał zbiornik i jeszcze miejsca jest do chuja. Ładnie tu na nią wchodzi, nie? O, jest jeden zbiornik, jeszcze pół wejdzie. Trochę dłuższa jest od D47, no ale podwójne burty, może trochę więcej jak podwójne. Liczę, że te dolne będą 50, albo nawet i więcej, a góra będzie z 70. Ładne to. Tu żeśmy założyli dwa kółka nowe, bo łoponki byli słabowate. To przyszło z jednej i z drugiej strony. Fajne dolne otwieranie tylnej burty.
No i tu druga nowa oponka. O, Alianza obydwa. A, oczywiście nie chciało się ogarnąć. I po drodze się sypało się. Dobra. Tak to wygląda. O. Jak szybciej jedzie, to lepiej rozpierdala podobno. Ciśnie zdrowo. Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj po południu zaczęliśmy, kurwa. I ze 20 hektarów może się uda hapsnąć. Aby się tylko nic nie zesuło. No i dobra. Także to by było na tyle.